Już ma kwalifikację, plus 8 oczywiście Adam Małysz, a do tego grona może dołączyć Rafał Ślisz. 117 metrów w pierwszej próbie treningowej, 120,5 metra w drugiej. No i teraz pięknie, teraz także w granicach 120 metrów, tak jak poprzednio Marcin Bachleda. Minus 2,5 punktu za ruch powietrza pod narty. Nie jest chyba Rafał Ślisz do końca zadowolony z tego skoku, 119,5 metra. Czy to wystarczy do tego, by się zakwalifikować? Poczekajmy. Jest na siódmym miejscu.